mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Tego typu imprezy są organizowane w wielu miastach Polski. Takim jakby liderem jest Wrocław, tam to środowisko piwowarów domowych jest bardzo prężne, tak, bardzo silne i tego typu warsztaty są organizowane od dłuższego już czasu. Skąd pomysł? No, ja postanowiłem zostać jakby piwowarskim aktywistą. Tak? Postawiłem sobie za cel rozruszanie, aktywowanie trójmiejskiego środowiska piwowarskiego. No i stąd ten pomysł, tak? Bo jak uważam, że to jest dobra metoda, żeby się spotkać, żeby porozmawiać o ważeniu, tak, piwa w domu, czegoś się nauczyć, tak? Tutaj tak są osoby, które jeszcze nigdy nie ważyły, albo są takie, które są początkujących, a chciałyby się czegoś jakby dowiedzieć, więc no stoi za tym jakby idea propagowania ważenia piwa w domu. Zgłosił do nas się Filip, tak, który to prowadzi, zapalony piwowar domowy. My stwierdziliśmy, że to jest bardzo fajny pomysł nie tylko na propagowanie piwowarstwa domowego, ale także na propagowanie piwowarstwa rzemieślniczego, które my tutaj uprawiamy. I ta współpraca jakoś póki co się bardzo fajnie układa. Jest duże zainteresowanie, tak, ludzi tymi warsztatami, także póki co jesteśmy jak najbardziej za i służymy pomocą dla takich piwowarów domowych. Myślę, że te warsztaty, no, będziemy kontynuować. Czy spodziewał się pan, że tyle osób będzie przychodziło? Bo to jest już trzecia edycja od listopada, więc w dosyć krótkim okresie czasu i słyszałem, że miejsca w godzinę po prostu się rozchodzą. To prawda. Ja muszę przyznać, że to zainteresowanie tak duże przeszło nawet moje oczekiwania, tak? To przyczynił się do takiej popularności tekst, który się pojawił na jednym z lokalnych portali, po którym rzeczywiście zapisało się bardzo dużo osób. To było przed pierwszą edycją. Miejsc tutaj mamy około 50 do 60 maksymalnie, a osób się zapisało 300, tak? Więc no niestety te pozostałe osoby no nie dostały się na warsztaty. Ta edycja tutaj jest jakby taką dogrywką, tak? Dla części z tych osób, które na poprzednie warsztaty się nie dostały, ale tutaj miały kolejną okazję. Nadal w kolejce czeka dosyć duża grupa ludzi, którzy chcieli przyjść, ale się nie dostali. Wszystkich tych uspokajam. Będą kolejne edycje, także na pewno w końcu na te warsztaty się dostaną.